Słuchajcie, ja tu już wzięłam w rękę nowe. Chciałam tylko nadmienić, że tamte poprzednie sojowe woski trudno je było wyjąć w kawałku z kominka. Po prostu po zastygnięciu nie zastygały na taki kamień, wiecie jak to jest. Teraz Wam pokażę, jak zastygały te. Tylko takie masło, ale takie twardawe masło, wyjęte dopiero z lodówki, więc trudno je było wyjąć. I teraz od początku. Mój numer jeden. Pachnie hiacyntem, zaraz po otwarciu z folii, za jakieś 5-10 minut po rozpaleniu, w kominku na woski. Pachnie hiacyntem, wiem jak pachnie hiacynt, bo mam w swojej kolekcji kwiatów też hiacynty i też pięknie pachną i on pachnie tak samo. Może nie bardzo tak naturalnie, ale naprawdę można rozpoznać, że to jest zapach hiacyntu. Taka uwaga, gdy zmieniałam po drugim podgrzewaczu, pierwszy się skończył i podpaliłam drugi, kiedy się zaczął rozgrzewać ten wosk, po raz drugi niby tak, bo tamten pierwszy już zastygł, już nie pachniał. Już nie pachniał tym hiacyntem, ten zapach widocznie się wypalił, no ale około 4 godzin wypala się jeden podgrzewacz, więc widocznie tak właśnie pachnie. Kolejnym, jakim mam, to jest frezja. Frezja też pachnie frezją. Tak jak się wchodzi do kwiaciarni i tam jest większość frezji i się wchodzi i się tak wychodzi z tym zapachem, tak właśnie pachnie. Jeżeli ktoś lubi, to naprawdę polecam zapach frezji. Tak samo, gdy po raz drugi zapalałam, to znaczy zmieniałam drugi podgrzewacz, to samo już nie pachniał, nie pachniało tą frezją, tylko pierwszy taki, że tak powiem, pierwszy rzut, może tak brzydko, ale tak to właśnie jest, pachniało. I też polecam, też mój ulubiony zapach. I ostatni z ręki, piña colada, jak to mówi, tak to mówi. Zapach bardzo jajeczny, taki kogel-mogiel, wiecie, tylko bez kakao, oczywiście samo żółtko z cukrem. Pachnie bardzo, bardzo intensywnie, bardzo ładnie, mnie nie przeszkadzał. Nie był bardzo słodki, bardzo sztuczny, no, spoko. Bardzo, bardzo dobry, bardzo dobrze dobrany zapach do mnie. Dalej. Co my tu jeszcze mamy? Orchidea. Orchidea, też mój ulubiony zapach z tych właśnie. Pachnie delikatnie przez 30 minut, potem pachnie bardzo intensywnie do wypalenia pierwszego podgrzewacza. Się zamknęłam. I pachnie, wiecie co, nie taką typową orchideą, ale połączeniem fiołka, hiacyntu, frezji, takich kwiatów, takich nut kwiatowych, ale też nie jest sztuczny, tylko bardzo ładnym zapachem. I następne, blueberry, piękny zapach, zapach słodyczy, owoców leśnych, takich wiosennych bardziej bym powiedziała, nie leśnych, nie, źle powiedziałam, takiej wiosny, polany leśnej, ptaków. Po półtorej godzinie prawie zapach ustaje i staje się taki bardzo delikatny, ale nadal go czuć. I po dwóch godzinkach no, przestaje pachnieć całkowicie. Szkoda, bo naprawdę pierwszy rzut, no rewelacja. Ja byłam pod wrażeniem takiego, wiecie, takiego przebudzenia wiosennego, taka czystość. No naprawdę, mój zapach. Dalej mamy... Tego byłam bardzo ciekawa zapachu, nawet nie wiem jak to się wypowiada, czy się czyta tak samo jak jest napisane, to już tam każdy z Was musi. Geranium Maroko, takie konwalie, łopian, drzewko owocowe, jakiś bez, też taka wiosna, przepych tej wiosny, takie rozkwitywanie kwiatów, pąków, śpiewające kwiaty. Słuchajcie, no ja nie wiem, ale z takim czymś mi się właśnie to kojarzą, te dwa zapachy no, są niesamowite, naprawdę. I jak w tamtych poprzednich zapachach też po drugim odpaleniu podgrzewacza nie pachniał wcale. Tu mnie bardzo zaskoczył ten zapach, no trudno. No ale naprawdę wart jest też chociaż tej chwili takiego relaksu.
I ostatni z ręki, też nie wiem jak się wymawia. Jedna z Was napisała mi tam taką, podała mi stronkę, co to za roślinka. No, całkiem ładna, sympatyczna. Nie wiem jak pachnie, bo przez komputer nie pachnie. Nie ma to, z wyglądu nie przypomina w ogóle róży. No, ale ktoś tak nazwał pięknie, no to niech tak ma. Też kojarzy mi się z taką świeżością, z takim świeżym, wypranym praniem. Taką, wiecie, jak zdejmujecie pranie z balkonu, nie wiem, na działce macie gdzieś rozwieszone i jest taki zapach, taka świeżość, taki nawet świeżość bym porównała też do świeżości spod prysznica, jak wychodzicie latem. Takie jesteście świeżutkie, pachnące. No, naprawdę taka bryza morska podczas gorącego dnia. Też polecam, naprawdę, jak ktoś lubi takie zapachy, to jest rewelacja. I trzy ostatnie, może od cynamonu, bo cynamon każdy wie jak pachnie. Cynamon, bardzo słabo pachnie jak na cynamon, myślałam, że bardziej będzie pachnieć, że wiecie, aż będzie zatykać w nozdrzach, jak się dodaje do jabłek, do jabłecznika. No tutaj się trochę rozczarowałam. Pachnie 10 minutek po rozgrzaniu i bardzo szybko się roztapia. Bardzo szybko ten roztapia się jako wosk i bardzo szybko ulatnia się zapach. No, tyle mam do powiedzenia. Erotik, jak to erotik? Jest troszkę mocny, taki no erotyczny bym powiedziała. Taki mocny wieczorowy zapach, kwiatowy, taki bardzo zimowy. Wiecie, jak są perfumy, bardziej się używa na lato i bardziej się używa na zimę, no to ten zapach bardziej taki zimowy. Lekko słodkawy, no i nie mój. Nie wiem czemu, ale no jakoś mi nie przypadł do gustu, o może tak, nie podpadł, ale nie przypadł do gustu. I ostatni romantik bardzo, bardzo słodki, chyba najbardziej słodszy z tych wszystkich. Niesztuczny, taki miodowo-wiśniowy bym powiedziała. Nawet się przyjrzałam, że coś taki właśnie wiśniowy kolor ma. No a to zbieg okoliczności akurat, chodzi o zapach. Takiej bardzo, bardzo dobrej jakości domowej naleweczki, tak jak tamten sojowy, no ale tamten był bardzo sztuczny naprawdę i głowa boli po tamtych, po tym nie bolały, po żadnym z nich nie bolała mnie głowa. Wypaliłam je do cna, tak jak widzicie, i to jest zdecydowanie mój zapach. I teraz tak jak Wam opowiadałam, słuchajcie, te sojowe woski trudno było je wyjąć z kominka, bardzo się osypywały, bardzo, no ciężko było je wyjąć. Tu Wam zostawiłam, żeby Wam pokazać, jak się prawie w jednym kawałku, no bo tu jeden tylko mi, jeden mi przedzielił się na pół, ale przeważnie wychodziły w jednym kawałku, te zwykłe z Essence. Także ja stawiam na Essence. Jak będę miała jeszcze raz zamawiać, to tylko i wyłącznie Essence. Wam też polecam, oczywiście z Yankee Candle przetestuję niedługo. Też się z Wami podzielę moimi refleksjami. Proszę, napiszcie mi w komentarzach, czy mieliście te woski sojowe, czy tylko czytaliście opinie, czy też mieliście te woski z Essence i czy te zapachy tak samo Wam się kojarzą jak i mi. Bardzo chętnie poczytam, bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję Wam bardzo za do tej pory wszystkie komentarze, dziękuję Wam bardzo do tej pory za wszystkie maile. Są przepiękne, przeurocze, przesympatyczne. Ja jestem pod wielkim wrażeniem. Ile Was tam jest, ile Was chce ze mną rozmawiać. Zapraszam, kontynuujcie to, ja uwielbiam z Wami korespondować. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, jeżeli nie, no trudno. Są zwolennicy, są przeciwnicy, ale odznaczcie tutaj swój pobyt komentarzem, mailem, cokolwiek. Życzę Wam wszystkiego dobrego i pozdrawiam Was cieplutko i do jutra. Pa, pa!